Proszę pana, pójdziemy tam razem w wyobraźni. A, wyobraźni? Tak. Ja już chciałem dać klucze. Dobrze. Proszę pana, robimy tak. Ja idę pierwszy, pan idzie za mną. Dobra. Kierunek, punkt G, tak? Jest pan? Nie czuję pan? Właśnie poczułem, dobra. Dobra, proszę pana, niech pan otworzy oczy, bo się pan zabije, dobrze? Spokojnie, niech pan uważa. Tak. Punkt G. Tak. Zaraz za wejściem, na lewo, u góry, widzi pan? Takie wielkie kłębowisko nerwów. Ona nie ma nerwów u góry, ona ma tu taką żyłę. Nie, nie. Proszę pana, jak pan dotknie ten punkt, tak. Jak pan tak niego rąbnie, pan, rąbnie. Powiem panu krótko. Totalna masakra. Widzę, że pan doktor znalazł. Co? No punkt G. Gdzie? No u partnerki. Której? Swojej. Nie, 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 widzi pan, tu mamy kolejny problem, one się od siebie różnią. Punkty? Nie, no skąd? No partnerki. No, nie pan to zauważył, one mogą i tak, i na odwrót, tak. Do góry nogami. Kobiety są kompletnie inne niż mężczyźni. Dlatego ja uważam, że jest konieczna w tej chwili już. Tak. Viagra dla kobiet. Nie, no co pan, Viagra dla kobiet już dawno istnieje i to bez recepty. Jak się nazywa? I Buprom. Mogę zapisać? Nie, daj pan spokój, Buprom i Bupromem. Wie pan co, z mojej perspektywy, co jest najlepsze? To zawsze działało. To jest klucz do wszystkiego. Gra wstępna. Aha. Gra wstępna jest fenomenalna. A właśnie, przepraszam, gra wstępna, jak to wygląda u was? Normalnie. Proszę pana, jak wygląda normalnie, to znaczy, że jest źle. No coś czułem, właśnie, no tak, no coś czułem. Znaczy trzeba zacząć od początku, nie od końca. Ja wolę koniec. Proszę pana, pogasimy światło, idziemy spać. Ciężko się trzeba skupić. Żona też to mówi. Dobrze, proszę pana, w takim razie niech pan powie krok po kroku, dobrze? Gra wstępna. Gra wstępna, proszę pana. U was. Po kroku. Znaczy, nie, no wiesz, najpierw to ja po prostu, no, pytam o zdrowie. A, znaczy pyta pan o głowę. Czy ją głowa nie boli? No tak. Jak tylko się zapomni, powie, nie, nie, to ja. Ja mam! Dobrze, co dalej, spokojnie. Nie, potem to szybko rozsuniemy, kto pierwszy. Kto pierwszy co? No, umyję ząbki. Dobrze, ząbki umyte, co dalej? No, no potem niżej takie lekkie odświeżonko. Odświeżonko, dobrze, jesteś odświeżonko. No potem zapraszam ją do stołowego. Może być. Na kanapę. Jak jesteś już na kanapie, to ja już wtedy bezwzględnie. Daj. Odtwarzam jej niemiecki erotyk. A co pani odtwarza? Niemiecki erotyk. Odtwarza pani niemiecki erotyk? Niemiecki erotyk. Pan żartuje? Nie. Niemiecki erotyk? Niemiecki erotyk. Puszcza pani niemiecki erotyk? Niemiecki erotyk. W stołowym? Tak. Niemiecki erotyk. Ale słyszy pan, jak to brzmi? Niemiecki erotyk. To tak, jakby powiedział pan, nie wiem, góralska łódź podwodna. To nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, bo to jest bez sensu. Bez sensu, no bez sensu. No wiedziałem, że coś mylę. Jaki tytuł? Große Helga und Liebe Schwarze Krasa! Nie, ja widziałem, już dwójka jest. Ja mam jedynkę, dobra. W dwójce też gra ten aktor. Ja tak, mam tak. Klaus Schauch, tak. Kurde. Facet ma talent. Przepraszam. A pan ma talent? Tylko takie malutki. Chciałem zapytać właśnie w kwestii talentu, czy jest taka szansa, żeby jakoś tak, wie pan, jako lekarz ten talent rozwinął? Jest metoda chirurgiczna. Ile? 30 tysięcy. Ile się powiększy? Ze dwa. Dwa razy? Nie, no gdzie? Dwa centymetry. A to niesprawiedliwe. Nie, to jest bardzo niesprawiedliwe. Zresztą powie pan, jako lekarz kompletnie tego nie polecał. Tak? Dlaczego? Nie, no będzie pan fruwał jak sekundnik, gdzie... Będzie pan ganiał zwierzynę, prawda? A wie pan co? Bez okularów to nawet nie zauważy. No. Ale powiem panu tak, że bo mój kolega mnie podał, że tak można pompki robić na przykład, albo łykać witaminy. Bo na przykład lekarz kiedyś na budowie mówi, że jak zjadł taki granulat, to nagle można... Ale to wie pan co, przepraszam, ale to już chyba bardziej do seksuologa, to nie właśnie. I ja... A pan doktor?
Ortopeda. Ale to przepraszam strasznie, to nie wiem. Ale nie, nie, naprawdę, wie pan co, zróbmy tak. Ja znam kogoś, kto wesprze pana dobrym słowem. Tak. Naprawdę. Tak. Paweł Wilczak. Państwu, Szareczku kochany, musisz iść do specjalisty. To pewne. Ale mam coś, mam nadzieję, co spowoduje, że wszystko będzie dobrze grało. Musisz. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Czarek jest po pierwszym stopniu szkoły muzycznej w klasie klarnetu. Jak to jest klarnet? Ja i fortepianu. To był ten. To był bardzo drogi instrument. Oj tak. Ten też był kiedyś trochę. Nie żartuję, piękny klarnet. Zobaczcie, słuchajcie. A już nie wiem, czy państwo to jest. Pierwsza z naszych niespodzianek. Przepraszam, że szukam, że panu pomylił tekst. Słuchajcie, mówię nagle, musi pan do specjalisty, myśmy inną końcówkę, taką śmieszną, a teraz było dostojnie. Paweł jest w tym wieku, że jeszcze nie myli tekstu, wiesz? Tak. Mamy dla ciebie jeszcze kilka takich niespodzianek. Nie mogliśmy ci o tym wcześniej powiedzieć. Przepraszamy cię bardzo, ale bądź przygotowany na to, że dużo się może zdarzyć. Paweł, bardzo ci dziękuję, naprawdę bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, Paweł, jestem wzruszony. Dziękuję, że przyszedł. Paweł Wilczak, Paweł Małaszyński, Cezary Kozłowski. Dziękuję bardzo.